Cześć kochani, dzień dobry. Ja zaraz zabieram się za śniadanie, ale będę sobie przygotowywać najpierw orzechy i migdały. Mam tutaj, wiecie, takie opakowania z migdałami i orzechami w całości. O. Że mam uczulenie na orzechy laskowe, właśnie takie, wiecie, jakbym je zjadła prosto z opakowania, no to muszę je przed użyciem po prostu jakoś przygotować i stwierdziłam, że po prostu wrzucę moje orzechy i migdały do garnka i trochę je pogotuję, myślę, że z 10 może minut w wodzie. One też przy okazji trochę zmiękną, a potem sobie je pokroję na połówki i po prostu posłużą mi jako dekoracja do moich pierników. Dzisiaj mam właśnie w planie, że chłopcy się zajmą sobą, będą się bawić, a ja będę mieć chwilę właśnie, żeby te pierniki dzisiaj postroić, bo jak Alex będzie, wiecie, w pracy, w sensie będzie chodzić do pracy, no to ja będę znowu cały dzień z Niko i przypuszczam, że takie strojenie kiepsko by się skończyło, wszędzie by było, wiecie, pełno posypek, pełno czekolady, więc stwierdziłam, że wolę tego uniknąć, będziemy, myślę, stroić razem z Niko pierniki, może za rok, może już będzie, wiecie, jeszcze taki bardziej ogarnięty, bo teraz myślę, że jest jeszcze na to za mały, więc mam w planach właśnie sama sobie te pierniki po prostu w tym roku przystroić. I ostatnio powyciągałam po prostu wszystko to, co mam i okazało się właśnie, że mam migdały, że mam orzechy, mam tam jeszcze jakieś wiórki kokosowe, po prostu wykorzystam do strojenia pierników to, co już w domu mam i też pokazywałam Wam, że kupiłam krokant i taką kolorową, cukrową posypkę i to też właśnie dzisiaj wykorzystam, więc wrzucam właśnie migdały i orzechy do garnka i jak się wyłączę, to, bo stoicie na moim, wiecie, na mojej brycie, to sobie zaleję niewielką ilością wody te orzechy i właśnie je trochę pogotuję. Zresztą później Wam pokażę, jak będę stroić te pierniki. Już Wam mówiłam, ja nie jestem w ogóle mistrzem, ani w ogóle nie mam talentu do takich rzeczy. Tutaj w tej kwestii zdecydowanie rządzi moja mama, ale postaram się chociaż trochę, żeby jako tako wyglądały. Oglądam sobie kątem oka w żydule i zabieram się za moje pierniki. Już sobie tu przygotowałam i stwierdziłam, że będę to robić w jadalni, będę sobie mogła usiąść, nie będę musiała, wiecie, stać przy blacie w kuchni. No i już Wam pokazuję, jak to u mnie to dzisiaj wygląda. Pierniki wszystkie mam już tu pod ręką, będę sobie je przygotowane już tu odkładać z boku. Tutaj mam właśnie te ugotowane orzechy laskowe i migdały, o których Wam wcześniej wspominałam. Jeśli chodzi o migdały, ja je z tych skorupek, wiecie, z tej skórki obrałam. Będę je kroić na połówki, ale to już wiecie, podczas robienia. No i tutaj właśnie moje ozdoby, czyli ten krokant, który już widzieliście, posypka. Tutaj mam płatki kokosowe, w sensie wiórki kokosowe i płatki migdałowe. I tutaj mam dwie czekolady rozpuszczone z odrobiną mleka i masła. I z tego mi wyszła taka fajna właśnie polewa. Więc ja nie kupuję gotowych takich, wiecie, polew do ciasta czy do jakichś innych słodkości, tylko robię właśnie sama na bazie czekolady. O, więc tu jest czekolada mleczna, a tu jest akurat biała z całymi orzechami. Mam nadzieję, że się będzie jakoś w miarę fajnie rozprowadzać. No i co? Zabieram się do roboty, bo trochę się tu w jadalni nasiedziałam, jeszcze nie skończyłam, ale pokażę Wam te, które już zrobiłam. Przy okazji podjadłam trochę orzechów. I to są pierniki, które robiłam z dekoracjami, bo teraz jeszcze dosłownie kilka sztuk mi tutaj zostało, które będę robić samą białą czekoladą i z tą mleczną, z tego względu, że Alex powiedział, że on nie chce z ozdobami, tylko z samą czekoladą. Więc to będą pierniki dla mnie i dla Niko, no i dlatego kolegi z pracy Aleksa, mówiłam Wam w poprzednim vlogu, że chciałabym mu też kilka sztuk dać, na pewno mu się zrobi miło. No nie oszukujmy się, arcydzieła to nie są, ale na tyle, na ile potrafiłam ładnie, to starałam się, żeby coś z tego wyszło, żeby jako tako, wiecie, te pierniki wyglądały.
No, nie jest źle, mogłoby być lepiej. Najważniejsze, że są smaczne, w sensie ciasto jest pyszne, no bo już próbowałam, jak je piekłam, a posypka to wiadomo, zawsze dodaje jeszcze dodatkowej słodyczy. Więc ja się zabieram jeszcze za te kilka ostatnich sztuk, ale powiem Wam, że robienie pierników jest strasznie niedoszemęczące, tu jeszcze czasochłodne i powiem Wam, że to nie jest moje ulubione zajęcie, ale cieszę się, że już jestem bliżej niż dalej. Otwórzmy, kochani, kalendarze adwentowe, bo powiem Wam szczerze, dzisiaj się nie potrafię doczekać z tego względu, że użyłam sobie z rana peelingu enzymatycznego chyba marki Wianek, który był gdzieś na początku właśnie w tym kalendarzu adwentowym marki Sylveco i powiem Wam, że bardzo fajnie mi się sprawdza i w ogóle ten kalendarz wydaje mi się, że całkiem jest trafiony, pomijając produkty do włosów, które no nie jestem jakąś, wiecie, wielką fanką i nie stosuję ich jakoś, wiecie, bardzo dużo różnorodnych jakichś, wiecie, olejów, masek, odżywek, mam tylko szampon i odżywkę i to mi wystarcza, więc no nie potrzebuję, wiecie, jakichś innych tam dodatkowych produktów, to mimo wszystko fajnie, że mogę je przetestować właśnie w tym kalendarzu, ale podoba mi się też to, że są bardzo urozmaicone produkty, czyli było coś do twarzy, było coś do ciała, było właśnie do włosów, więc nie umiem się doczekać, co będzie dzisiaj, więc zobaczmy. Numerek dzisiaj, który już? 21. Kurczę, jak ten czas leci. W ogóle zaraz Wam się pożalę a propos mojego epipremnum, ale to za chwilkę, bo przykra historia. Otwórzmy 21. Tutaj coś małego. Okej, okay, mam. Wianek, normalizująca wcierka do skóry głowy. O, i to może być ciekawe. Jak za olejkami właśnie nie przepadam, a chyba wczoraj był właśnie olejek na końcówki, czy taki, który można olejować, to myślę, że ta wcierka mi się bardziej przyda, no i też mnie bardziej dzisiaj ucieszyła. I 21. Tu mamy wszystko już otwarte. Tu na dole mamy 21. Ach, nie umiem wyciągnąć, ale wlazł dziad głęboko, jest. I dzisiaj mamy Nuseed, Hazelnut i Vanilla. To chyba też już było w kalendarzu, nie jestem pewna, ale lubię te smaki, więc na pewno będzie dobre. Pokażę Wam, to był ten peeling, o którym przed chwilą mówiłam. Powiedziałam Wam, że marka Wianek, a nieprawda, Sylveco, enzymatyczny peeling do twarzy. I on jest w konsystencji stałej, on trochę wygląda jak taki wosk, powiedziałabym, natomiast on się rozpuszcza do konsystencji takiego olejku właśnie pod wpływem naszej twarzy, ale też naszych dłoni. I to sprawia, że się go bardzo fajnie rozprowadza. Ja go zostawiam gdzieś na twarzy na około 10 minut. I mimo, że to jest konsystencja właśnie olejku, jak on się, wiecie, właśnie zamieni, to bardzo łatwo się go zmywa z twarzy, a jednocześnie ta konsystencja sprawia, że buzia jest bardzo fajnie nawilżona. No i właśnie enzymy sprawiają, że bardzo dobrze się złuszcza martwy na skórek. Więc gdybyście go szukały właśnie w opakowaniu pełnowymiarowym, to szukajcie właśnie marki Sylveco, enzymatyczny peeling do twarzy. Naprawdę to jest zaskoczenie i bardzo jest ten produkt też wydajny, więc no widzicie, u mnie jest zużycie niewielkie, a już kilka razy stosowałam, więc myślę, że ten słoiczek, mimo że nieduży, bo chyba 30 ml, tak, myślę, że na długo mi posłuży. Halo? Halo? Jak Wam powiedziałam, że Wam się pożalę, to Wam się pożalę. Kiedyś moje epipremnum wystąpiło w odcinku pod tytułem Rośliny, które ciężko jest uśmiercić. Ciężko, ale to nie znaczy, że ich się nie da uśmiercić. Ja niestety mam takie super ręce, że no chyba moje epipremnum nie przeżyje, albo przynajmniej będzie wyglądać tragicznie, bo nie wiem, czy widzicie za mną, ale teraz teoretycznie liście są takie, wiecie, zmarnowane, bo potrzebują wody, ale wydaje mi się, że ja go musiałam poprzednim razem po prostu za bardzo podlać, wiecie, przelać, bo nie dość, że żółkną liście, to niestety, ale mają czarne plamy. Ja to w którymś właśnie z poprzednich vlogów Wam pokazywałam, natomiast nie było źle, a teraz jest jeszcze gorzej, więc poradźcie mi. Zrobiłam sobie wczoraj ten macerat z czosnku, o którym Wam mówiłam. On podobno ma właściwości grzybobójcze, więc zobaczymy, czy sobie właśnie poradzi z tymi moimi tutaj czarnymi plamami. No powiem Wam, że ja to jestem zdolna. Roślina, która u mnie jest już no dosyć długo i miała się super. Na szczęście też pobrałam w razie czego
już kilka miesięcy temu z niej sadzonki, więc gdyby ten okaz mi nie przeżył, to mam piękne epipremną właśnie w kuchni, sadzonki tej rośliny, więc będę mieć. Natomiast no nie wygląda to dobrze. Wczoraj oberwałam kilka żółtych listków, no natomiast dzisiaj też, więc przypuszczam, że jutro znowu coś będzie mega żółte i znowu będę musiała oberwać właśnie i będzie łyse to moje epipremną. W ogóle ledwie już stoi, więc jeżeli przeżyje do wiosny, to dostanie po prostu nową ziemię i też dostanie nową podpórkę, bo znalazłam na Instagramie bardzo fajną, chyba panią, tak mi się wydaje, która robi przepiękne geometryczne właśnie podpórki z takiej biodegradowalnej, nie wiem właśnie jak to nazwać, takie tworzywo biodegradowalne, i mi się tak ten po prostu motyw, który ona tworzy, spodobał, że chcę u niej zamówić właśnie podpórki do roślin, więc wam pokażę, jak one przyjdą, ale to dopiero na początku przyszłego roku, więc moje epipremnum, jeżeli przeżyje, dostanie nową podpórkę, ale tu naprawdę no nie wygląda to dobrze i te liście są takie oklapnięte, bo widzę, że potrzebuje wody, ale naprawdę boję się po prostu podlać, żeby po prostu no jeszcze bardziej jej nie przelać, więc dajcie znać, jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, oprócz tego maceratu z czosnku, co bym mogła zrobić. No, tak jak mówię, ja jestem jednak zdolniacha, roślina, która naprawdę nie potrzebowała praktycznie w ogóle jakiejś specjalnej pielęgnacji. Podlewałam dosłownie od czasu do czasu, myślę, że raz na półtora tygodnia, może raz na tydzień, ale w niewielkiej ilości. No i widzicie, okazało się, że jednak jestem za dobra, chciałam za dobrze, podlałam za dużo. No i teraz może niestety, ale to moje epipremnum nie przeżyć. A co ty byś chciał? Chcesz mi dać? Ten twój garaż? Nie, to nie jest garaż. Ja zawsze mówię garaż, a to jest straż pożarna i policja. A co mam z tym zrobić? Mam trzymać? Na kanapę? No a czemu ja ci mam zanieść? Niko, przecież ty potrafisz. Proszę bardzo, zanieś sobie na kanapę. Jak on cię już nauczył, że mama wszystko pomoże, mama wszystko zrobi. Ty, Leniu, malutki. Ty potrafisz sam przecież. Idź, zanieś sobie na kanapę ładnie. Będziemy się bawić, co? Ale żeby nie było, że takie, wiecie, mam ostatnio dwie lewe ręce do moich roślin, to nie, nie jest aż tak źle. Tutaj jak zobaczycie, moja Sansevieria puszcza nowe, właśnie, aż nie wiem jak wam pokazać, tu jest jeden schowany, o tu też, może w ten sposób będziecie widzieć lepiej, więc nie jest źle, coś mi rośnie, coś czasami umiera, zdarza się. Nie jestem perfekcyjna, jeśli chodzi o rośliny, wszystko wiecie, na wyczucie. Ta niestety, na razie nic się z nią nie dzieje. Tutaj w środku też, w tej zauważyłam, że rośnie. O, maluszek, wewnątrz, więc coś z tego też będzie. No, ale ta całkiem. Co robimy, chłopaki? Co robimy, Niko? Oglądamy po obiedzie film. Chwilka relaksu na film, a potem niestety, ale Alex się będzie zbierać wieczorem do pracy, a mnie czekają jeszcze inne obowiązki, więc teraz mamy chwilę na oglądanie, tak? Oglądamy Kevina dzisiaj, tak? Drugą część, bo już dawno temu oglądaliśmy pierwszą. Jeszcze nie było czasu, żeby obejrzeć drugą. Lubisz Kevina, Niko? Tak? Mama też lubi i aż tracimy ostrość z wrażenia. Zawsze ten aparat musi we vlogmasie szaleć, nie wiem dlaczego. Kochani, ja już na dzisiaj będę w tym vlogu kończyć z tego względu, że muszę się jeszcze zabrać za takie drobne, wiecie, planowanie. Muszę się zastanowić, w który dzień będę co gotować, żeby sobie nie zostawiać wszystkiego na Wigilię. I w ogóle wczoraj wpadłam na pomysł jeszcze, że będę robić krokiety z kapustą i grzybami, więc to jest, wiecie, dodatkowa dla nas robota, ale z drugiej strony się cieszę, bo planuję sobie troszeczkę zamrozić, żeby mieć na Sylwestra, żeby się, wiecie, nie zastanawiać co robić, a żeby jeszcze mieć, wiecie, troszeczkę tego takiego klimatu świątecznego właśnie tuż przed Nowym Rokiem. Więc muszę sobie właśnie poplanować, co muszę przygotować, kiedy namoczyć groch, kiedy grzyby i wiecie, takie właśnie rzeczy typowo jedzeniowe, kiedy, w który dzień co mam zrobić. Bo no Alex u nas w domu nie gotuje, ma dwie lewe ręce, nie potrafi, chociaż tam coś tam powoli się uczy, może na następne 20-30 lat coś będzie umieć więcej. W każdym razie muszę liczyć przede wszystkim na siebie, on mi ewentualnie może trochę pomóc, chociaż znowu mam taki plan, że jak ja będę siedzieć kiedy całą środę i prawie cały czwartek w kuchni,
to zagonię Aleksę do sprzątania i on się zajmie porządkami, więc będę mieć przynajmniej to z głowy. No więc muszę sobie dzisiaj właśnie jeszcze troszeczkę poogarniać, więc ja się na dzisiaj już z Wami żegnam, pozdrawiam, ściskam, buziaki, pa, pa.